Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dzisiaj zapraszam Cię na medytację, a w zasadzie proces na realizację marzeń. Ale zanim przeprowadzimy ten proces, zapraszam Cię na niesamowite 5-dniowe wyzwanie Rana Matki. Odkryj swoje matczyne rany i przemień traumę źródło wewnętrznej mocy. Oto co Ania Branas powiedziała na temat tego wyzwania. To wyzwanie pozwoliło spojrzeć głębiej na rany, jakie posiadam i w szczególności na maski, jakimi zakrywam swój ból i cierpienie. Dowiedziałam się, że rana odrzucenia jest we mnie najsilniejsza. Dzięki tej wiedzy mam wyższą świadomość. Szczególnie wiedza o stosowanym systemie obronnym jest cenna, bo dzięki temu, w jaki sposób postępuję, będę mogła zauważyć historie z tym związane. Mogłabym polecić to wyzwanie każdemu, kto boryka się z emocjonalnym bagażem i nie zawsze zdaje sobie sprawę, skąd to pochodzi, od kogo się to zaczęło. Nie wiem, czy wspomniałam, jest ono zupełnie za darmo i możesz się na nie zapisać już teraz. Link do tego wyzwania znajduje się w opisie tego wideo. Serdecznie zapraszam. I teraz zapraszam Cię na taką krótką medytację. Przychodzi mi tutaj medytacja dotycząca spełniania marzeń. I medytacja dotycząca takiej naszej przemiany wewnętrznej, by te marzenia wreszcie mogły się zrealizować tutaj, na poziomie fizycznym, na tym poziomie, na którym żyjemy. Jeżeli chcesz skorzystać z tej medytacji, usiądź teraz wygodnie, zamknij oczy i zacznij głęboko oddychać. Rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. Możesz też zaprosić do tej medytacji swoich opiekunów duchowych, drużynę uzdrowicielską, istoty, które Ci sprzyjają. Wystarczy, że poprosić, żeby były tu i teraz i one natychmiast się zjawią i są już koło Ciebie. Ja zaprosiłam swoich opiekunów duchowych i swoją drużynę uzdrowicielską. Dziękuję im, że są. Także oddychaj. I skup swoją uwagę na podstawie kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. I pozwól, by Twoja aura się poszerzyła. I pozwól, by Twoja aura poszerzyła się jeszcze więcej. I jeszcze bardziej. I nawet jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej. Oddychaj. I zobacz, że Twoja aura jest już tak duża, jak pomieszczenie, w którym jesteś. I robi się jeszcze większa i nawet jeszcze większa. I poczuj to miejsce i swobodę wokół siebie. Teraz, kiedy Twoja aura jest powiększona, naprawdę masz dużo miejsca, dużo swobody. I dzięki temu jest w Tobie też otwartość na te marzenia i życzenia, które być może od dawna już pragnęłaś, by zostały zrealizowane. Nie spełnione, zrealizowane. Pomyśl o jednym marzeniu, o jednym życzeniu, które chciałabyś, żeby zostało zrealizowane jak najszybciej. W czasie tego miesiąca, albo w czasie kilku następnych miesięcy. Pomyśl o tym marzeniu i poczuj to marzenie w swoim ciele. Jak myślisz o tym marzeniu, które miejsce w Twoim ciele reaguje? Może jest to głowa, może jest to brzuch, może jest to gardło, może to jest grasica albo jakiekolwiek inne miejsce w Twoim ciele. Pozwól sobie to dostrzec.
Zauważ też, jak silne są te odczucia w skali od 1 do 10. 10 oznacza, że bardzo silne. I zauważ też, czy to są przyjemne odczucia, czy raczej dyskomfortowe uczucia. I pozwól sobie doznać tych odczuć, cokolwiek teraz odczuwasz, jeszcze bardziej. Pozwól je sobie odczuć jeszcze bardziej, tak żeby one były jeszcze bardziej intensywne i jeszcze bardziej wyraźne, tylko na ten moment, tylko na tą chwilę. I teraz oddychaj. Wdech nosem. I długi, głośny wydech ustami. I gdy oddychasz, zauważ, że ta energia z tych miejsc, które czujesz, kiedy myślisz o swoim marzeniu, ona chce się przesunąć. Także obserwuj, w którą stronę ta energia chce się przesunąć. Cały czas oddychaj i obserwuj, czy ta energia chce się przesunąć do góry, czy chce się przesunąć na dół, w prawą stronę, w lewą. Może chce się stać jaśniejsza, lżejsza. Może chce się rozpuścić. Wszystko jest w porządku. Wystarczy, że oddychasz i pozwalasz na to, by ta energia zrobiła cokolwiek chce zrobić. Także oddychaj. I zauważ, że kiedy tak oddychasz i pozwalasz, ta energia się przesuwa w tą stronę i w tym kierunku, którą chce się przesunąć. Po prostu oddychaj, obserwuj i pozwalaj. I ta energia się przesuwa i znowu się przesuwa i jeszcze bardziej się przesuwa i za chwilę opuści Twoje ciało. Całkowicie opuści Twoje ciało, opuści Twoją aurę. Jest już na zewnątrz. Oddychaj. I ta energia opuszcza teraz Twoją aurę i kieruje się do źródła, najczystszego źródła wszelkiego stworzenia, gdzie zostaje przetransformowana. Zrób jeszcze 5 takich szybkich wdechów i wydechów. Bardzo dobrze, oddychaj normalnie. I teraz policz od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze. I pomyśl teraz jeszcze raz o tym marzeniu, o którym myślałaś na początku, że chcesz je zrealizować w ciągu tego miesiąca albo w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Chcesz, żeby zostało ono zrealizowane. I teraz jak myślisz o tym marzeniu, poczuj, cokolwiek czujesz w swoim ciele. I zauważ różnicę, jak bardzo intensywnie teraz to czujesz w swoim ciele. W skali od 0 do 10, jak mocno. Czy to jest w tych samych miejscach w Twoim ciele, a może w innych, może się przesunęło. Także zauważ to wszystko i jeżeli nadal czujesz dyskomfortowe odczucia w swoim ciele, oznacza to też, że nie jesteś jeszcze całkowicie zintegrowana ze swoim marzeniem, z tym, żeby ono się zrealizowało. Także zachęcam Cię, żebyś skorzystała z tego procesu, bo myślałam, że to będzie medytacja, a wyszedł nam proces, żebyś skorzystała z tego procesu tyle razy, aż odczujesz w momencie, kiedy będziesz myśleć o swoim marzeniu, całkowity spokój, a może nawet włączą się tutaj odczucia takiej radości, przyjemności, odczucia pewności i wtedy będziesz wiedzieć, że jesteś w pełni zintegrowana
z tym Twoim marzeniem i że wszechświat, ponieważ jesteś zintegrowana, przyniesie Ci realizację tego marzenia w jak najszybszym czasie. Także możesz już wrócić do tu i teraz i bardzo proszę Cię, podziel się swoimi przemyśleniami, swoimi odczuciami, jakie masz odnośnie tego procesu dzisiejszego. Jeżeli uważasz, że z tego procesu mogłyby skorzystać też inne osoby, które znasz, proszę, podziel się z nimi tym wideo. Polub ten film i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami i czy też z wyzwaniami, które właśnie odbywają się tutaj na platformie YouTube'a. I tak jak na początku powiedziałam, najbliższe wyzwanie, wyzwanie rana matki. Odkryj swoje matczyne rany i przemień traumę w źródło wewnętrznej mocy. I to wyzwanie jest całkowicie darmowe. Bardzo zachęcam Cię na zapisanie się na to wyzwanie i zaproszenie także osób, które uważasz, że mogłyby skorzystać z tego wyzwania. Link do wyzwania znajduje się w opisie tego wideo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia na wyzwaniu. Mówiła Barbara Łukowiak.